stójki, więc złego słowa nie mogę powiedzieć, bo może trafić, bo zaraz to tarczy. A tak poważnie, wybitny zawodnik stójkowy w Polsce i w Europie, dużo osiągnięć w karierze, w Muay Thai, w boksie. Miałem też tam swoje epizody za czasów juniorów, więc naprawdę będzie co oglądać widowisko tego MKR na najwyższym poziomie. Nie walczył 2 lata, teraz powraca do Szczecina. No i będzie chciał się pokazać szerszej publiczności w Polsce. Szybko zmagamować pewnie swojego plana. Będzie szedł od pierwszej rundy. Rundy są 3 nowe, więc musi to szybko zrobić. Mam takie wrażenie, że wielu kibiców też tkniło w ogóle za walczanym parkietem, bo w momencie, kiedy ogłosiliśmy to zestawienie, to była naprawdę taka wielka wrzana, komentarza, udostępnienia, reakcje portali, na Twitterze, na Instagramie. Miałem wrażenie, że ludzie potrzebowali tego starego lista jeszcze raz w pracy zobaczyć. No tak, Marcin jest zawodnikiem agresywnym, bardzo przód, ostrożliwy. Była walka po, że tak powiem, w konkurencji, fantastyczną walkę na wtedy. Na Aerofiście z Tarek Karakrzyckim też niezłe te walki wyglądały. No, że dobrze to robi, naprawdę. Kocha to, co robi, że to robi, więc naprawdę warto to obejrzeć, bo będzie dobrze wyglądało. Mam wrażenie, że to będzie taki bardzo, bardzo mocny punkt na tej rozpisce, na tej karcie. Zawodnik ze Szczecina, który pokaże starą, dobrą szkołę, tego jak to kiedyś wyglądało, jak stary ryga potrafił mówić. Tak jak mówisz, to legenda polskich sportów, polskich i wszystkich sportów wybranych. Będzie chciał zrobić swoją robotę. Zapraszamy tutaj za tarczowej trenera. Ponownie 2,5 minutki. Trener to Karol Labros, BKS Skorpio. Wygłował mnie jednego mistrza. Tak jak widać, Marcin Kowal pomaga też. Marcin kieruje w nakładzie bez BKS Skorpio. No i co? Wydaje mi się, że jeszcze jeździ z tego zbrojną bombardę do Wrocławia trenować, więc na pewno przygotowanie będzie dobrze. Z tego co pamiętam, zaobserwowałem na Instagramie, był też Rondi Sauera, więc legendy światowe trochę kajetem tam szykował jeszcze, żeby tej walki, więc przygotowanie naprawdę włożył dużo pracy i dużo pieniędzy, bo po prostu nie wyjazdy też będą dobrego szkodowania. Oglądałeś trailer na Infekt 27, który m.in. Marcin brał udział, czy miałeś okazję? No dobrze, Marcin był rycerzem. Był rycerzem. Ciekawe, czy rycerzem będzie sobotę. Dokładnie. Jeszcze co można powiedzieć, Marcin jest mankietem, czyli bardzo zawodnicy nie przypadają walczyć z mankietami. Ta wątroba jest troszeczkę bliżej. Tak, wątroba jest bliżej, no ale Marcin jest bardzo niewygodny, tak jak widać, że będzie zawodnik miał duże problemy z Marcinem Czyskiem. Dziękuję bardzo, Maciej Marcheta.